Droga Ewo, dziękuję za e-mail. Teraz jestem w górach. Pozdrawiam Ania. Marysiu, co u ciebie? Przepraszam, że nie pisałam, ale nie miałam czasu. Ściskam. Szanowny panie profesorze, przesyłam pracę domową z poważaniem Marcelina Ząb. Szanowna pani. Chciałabym poinformować, że złożyłam wczoraj pracę w sekretariacie. Z wyrazami szacunku, Ewa Top. Szanowni Państwo, pragnę poinformować, że w godzinach 9.16 w mieszkaniu numer 3 będzie remont. Z góry przepraszam za hałas. M. Nowak. Szanowna Pani. Serdeczne życzenia wielu sukcesów w życiu zawodowym i radości w życiu osobistym oraz sił na dalsze lata pracy składają z okazji imienin Studenci Czwartego Roku. P.S. Prosimy też przyjąć podziękowania za okazaną nam pomoc. Droga Martusiu. Serdeczne życzenia z okazji urodzin. Wszystkiego najlepszego. Szczęścia, zdrowia, pomyślności i pieniędzy. Anka z Frankiem. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Przychodnia Zdrowomet, słucham. Dzień dobry. Chciałabym umówić się do dentysty. Oj, niestety, tutaj przyjmuje tylko lekarz pediatra. To przepraszam. Do widzenia. Gabinet stomatologiczny zębowy, słucham? Dzień dobry. Boli mnie ząb i chciałabym zapisać się na wizytę do dentysty. Jest wolny termin jutro po południu. O której? O trzynastej. Odpowiada pani? Może być. Czy jest pani naszą pacjentką? Czy ma pani u nas kartę? Nie, to będzie pierwszy raz. Nie jestem z Polski i nie mam ubezpieczenia. W porządku. To jest prywatny gabinet. Wizyta jest płatna. Proszę imię i nazwisko.